Sehvorst. Udało się. Isaac, zjawił się jakiś statek. USM Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? Co wojskowy okręt robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Nieważkość.
Wyjście z nieważkości. Wyjście z próżni. Wyjście z nieważkości. Głównego silnika serce. Serce wielkości pomieszczenia, bijące i pompujące. Potem Henderson coś powiedział i znowu w komorze była maszyna. Ale wciąż słyszę w oddali to bicie. Niemal spokojne. Czy to pomoże mi zasnąć? Ach, jeśli dostatecznie się zbliżę. Może wejdę do środka w ciepło i mrok. Tak, tak. To ma sens. Thank you.
Wyjście z nieważkości. Nagra i zapętl. Tu doktor Elizabeth Cross. Do wszystkich ocalałych. Musicie zawrócić. Ważkości.
Wjeżdżamy na mostek. Słyszę dziwne sprzężenia lokalnej łączności. Jeśli problemy z talerzem komunikacyjnym się pogłębiają... Nie, to nie to. Drzwi do łączności powinny być otwarte. Możesz dotrzeć do sterowni komunikacyjnej. A, Isaac. Uważaj, co mówisz. Chyba ktoś podsłuchuje. Można określić poziomu uprawnień. Wymagane główne obejście zabezpieczeń. Przejście w nieważkość.
Wyjście z nieważkości. Wyjście z próżni. Odebrano wezwanie ochrony. Ochrona, zgłoście się! Doszło do abordażu! Powtarzam, doszło do abordażu! Atakują nas! Wybili większość personelu! Gdzie jest, kurwa, Vincent? Natychmiast potrzebujemy wsparcia ochrony! Broń jest bezużyteczna! Na Boga, co to jest? Thank you.
To strata czasu. Zadowolona? Nie, nie jestem zadowolona. Mamy martwego górnika. Nie możemy opanować Harrisa? Czy Harris nie był twoim pacjentem? Mogłeś ostrzec, że wpadnie w szał. Kapitanie, Harris cierpi na demencję, której do końca nie rozumiemy. Dochodził do siebie, dopóki nie przejął go doktor Mercer. Wbrew memu sprzeciwowi. Czytałem. Szczerze mówiąc, ta vendetta przeciw Mercerowi wygląda mi na obie w bigoterii. Co? Czego? Nie doradzałaś członkom kościoła i nie obracałaś przeciw unitologii? Mówię panu, że terapie Mercera są niemoralne i niebezpieczne. Dlaczego wciąż zabiera Harrisa do hydroponiki? Medyczny jest azylem, a nie laboratorium Mercera. Proszę go nie kryć. Znowu oskarżenia, a dowodów brak. Tam są drzwi. On nie skończy na bracie Harrisie. Pan to wie. Śledzenie powiązanej aktywności. Nagra i zapętr.
będzie toksyczny. Które nigdy nie trafiłyby na medyczny, a teraz jest pan na nie wszystkie odporny. Regeneracja komórek. Czy ja cię zabiję? Mam kilka opcji, jeśli pan spróbuje, Harris. Chociażby moduł powstrzymujący. Pamięta pan swoją ostatnią operację mózgu? Faza z zachowaniem świadomości dość przydatna. Gdybym tylko nie zmarnował tyle osmu na poprzednią wersję modułu. Bolało. A teraz jak się czujesz? Martwy. Obudzony. Jedności. Więc może już pora na twoje pierwsze prawdziwe łowy. Mostek.
Wjeżdżamy na mostek. Potwierdzone. Wyłączony. Powiadomiono technika. Dziennik łączności. Pierwszy oficer komunikacyjny Bailey. Chcę to nagrać. Statek jest celem ataku, ale kapitan Mafias nie zgodził się na wysłanie prośby o pomoc. Wszyscy wiemy dlaczego. Ta operacja jest nielegalna. Dostęp do Aegis-7 był zakazany. Wiedzieliśmy o tym, podobnie jak oni, ale siedzieliśmy cicho. Ale dość tego. Mayday, Mayday, Mayday. Tutaj USG Ishimura. Wzywam... Chryste, wyłączył cały talerz komunikacyjny. To koniec.
Valor utrzymuje pozycję. Jak talerz komunikacyjny? Uszkodzony. Ktoś spiął ze sobą antenę i przeciążył system. No to mamy przesrane. Nie, to była puszerka. Niektóre anteny są nienaruszone. Jeśli wymienię je i utworzę nowy, nieprzerwany obwód, zdołamy nadać sygnał. O krótkim zasięgu, ale może się udać. Dobra, zrób to. A ja będę na wszystko uważać. Yes.